Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę blog Tylko dla Mam. A dzisiaj, słuchajcie, opowiem Wam o książce pod tytułem Petra, wydawnictwo Wytwórnia. Świetna i prosta historia tak naprawdę zwykłego kamienia, ale sami dobrze wiecie, że takie historie, które oparte są na najprostszym pomyśle, one są często najbardziej atrakcyjne i najbardziej wciągają nasze dzieci. Nie wiem, czy tak macie, z moim dzieckiem tak było przez wiele lat i do dzisiaj tak jest, że jak znajdzie jakiś fajny kamień, to się zachwyca i koniecznie musi go ze sobą zabrać, bo fajne kamienie mają w sobie to coś. I Petra oznacza kamień. I Petra jest naprawdę fajnym kamieniem. Poznajemy tutaj przygodę kamienia, tak najzwyklejszego kamienia. Petra w ogóle uważa, że jest taka duża, silna, uważa, że nic jej nie ruszy. I to nie w przenośni, ale dosłownie, nic mnie nie ruszy. Myślę, że Petra jest bardzo zadowolona z siebie do pewnego momentu, bo ona sobie wyobraża siebie jako właśnie taką potężną górę, której nie straszny jest ani wiatr, ani czas, ani mróz, no nic, po prostu nic. Zobaczcie, mały czytelnik jeszcze tego nie wie, ale my tutaj widzimy, że Petra sobie wyobraża, że na czubku jej głowy tak naprawdę, czyli na górze, ludzie wybudowali domy. A prawda o Petrze jest nieco inna. Tutaj nagle nad głową Petry przelatuje patyk. Jak to możliwe, że nad głową takiej ogromnej, przeogromnej, największej na świecie góry przelatuje patyk? I co się okazuje, że Petra jest tylko małym kamieniem. Tylko, a może aż. No w jej oczach tylko małym kamieniem. I powiem Wam, że nie jest z tego zadowolona. I przez całą książkę, przez całą historię ona próbuje przekonać świat i siebie, że nie jest tylko małym kamieniem. Wkurza ją w ogóle, że ludzie nazywają ją kamieniem. Ona wolałaby być na przykład jajkiem w gnieździe i sobie już wyobraża, co by z tego jajka mogło się wykluć, a cały czas patrzymy na zwykły kamień. W pewnym momencie Petra ląduje w kieszeni, zobaczcie, jaką ma niezadowoloną minę, w kieszeni dziecięcej kurtki, jakiegoś płaszcza i nadal jest jakby kamieniem. Nazwał ją kamieniem. Nie tak. Tak myśli właśnie Petra. I przychodzi taki moment po wielu, wielu perypetiach w życiu naszego kamienia, że Petra się godzi z tym, kim jest, bo to, że jest takim zwykłym, najzwyklejszym kamieniem, w zasadzie stwarza mnóstwo możliwości. Bo w tym momencie po dorysowaniu trąby jest słoniem, ale kim będzie jutro? Nie wiadomo.